A więc okej, ludzie, ja jestem Kirox, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, jesteśmy sobie na serwerze jasiemce.pl, pogramy sobie tutaj dzisiaj Skywars, oczywiście na tym kanale 34, a właśnie na serwerze, nie na moim, kanale, na tym serwerze oczywiście 34 odcinek ze Skywarsów i lecimy, więc intro! Piu! Słuchajcie, mam najgawanie, żeby zagrać sobie oczywiście tutaj na Skywarsach, więc biorę sobie klasę ninja, bo oczywiście taka mapka akurat przypadła nam, więc wylecimy sobie, słuchajcie, ogólnie powiem wam, że troszeczkę beka, bo w poprzednim odcinku tam oczywiście kilka osób też moich, którzy mnie oglądają, moi koledzy, moi znajomi, etc. mówią mi, stary, otwieraj ty buzię, jak mówisz, ty jesteś brzuchomówcą czy coś, ja takie, ej, kurde, zgadli, ja pierdzielę, skąd oni wiedzą, nie? I takie, wiecie, ja do nich, skąd ty to wiesz, ty stary, ja przecież nie, i zmieniałem szybko temat, wiecie, tak się robi ogólnie, więc lecimy, bierzemy podkę na Strange'a, łukamy sobie, o, tutaj mamy jednego typeczka. Lecimy i proszę bardzo, nie jest źle, już mamy jednego zabitego, wow, mamy mieczyk, mamy 5 perełek, słuchajcie, mamy bardzo dużo perełek, słuchajcie, on tutaj już jest nastawiony, że jednak dostanie się do nas, czy my się do niego dostaniemy, już będzie gotowy, żeby nas zabić, kolejna osoba tutaj chyba w ogóle się nie spodziewała tego, że dostaniemy się do niej i słuchajcie, postaram się właśnie tak jak mówię, tutaj zmienić, żeby nie było, że jeszcze brzuchomówczo, bla 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 bla, będę się patrzył więcej w kamerkę, bo wcześniej się mniej patrzyłem, bo i to tak wygląda, jak miał przyjarane oczy, tak, ja wiem, spoko, spoko, ja wiem, bo ja wiem, jak to, na czym to cała polityka polega tutaj tego, złote jabłko, zjedzmy sobie spokojnie, tutaj wypijmy sobie, poczęstujmy się oczywiście jabłkiem, zagryźmy, tutaj oczywiście wypijmy potkę, bla 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 bla, Daniel już zamknij mordę, tak. Kolejna osoba, która tutaj chyba umrze, jest to jakaś tutaj i umarł, nieważne, jakąś tam się nazywał, umarł, jeżeli był moim widzem, to wybacz mi stary, kupię ci kredki, kupię ci majonez winiary, o ile tak jest. Co, winiary? I lecimy, słuchajcie, tutaj cobblestone się zabudował. Możemy go wziąć od tyłu za Boże, on chyba tego w ogóle nie spodziewał. I został wybity przez nas. Czekajcie, bo tutaj typek, który ma łuk, jednakże wolałbym się nie narażać na śmierć, więc bierzemy sobie cobblestone, przebudujemy. Easy peasy ogólnie. Więc słuchajcie, generalnie dobiliście mega pod ostatnim ucikiem, mega dużo łapę w górę. Popatrzcie sobie, teraz tu taki napis przylatuje. Jesteście naprawdę mega, po prostu tak się zdziwiłem. Naprawdę, to było dla mnie jakiś rekord, bo jeden dzień, od godziny 15 do godziny 24, kiedy już został opublikowany filmik, dobiliście 530 łapek, specjalnie do 24 siedziałem, żeby zobaczyć 530 łapek, to po prostu było mega, na ten moment, kiedy ja to nagrywam, jest ponad 700, nie wiem, tutaj na SS-ie macie pewnie jeszcze więcej, bo to nagrywam ogólnie na zapas, można powiedzieć, tak, teraz jest w sumie, kiedy ja nagrywam wtorek, więc wy to najprawdopodobniej widzicie w sobotę, lecimy na Szymka, Szymona i umarł, w ogóle mamy jeszcze podkę na stronę, więc nie jest źle, i lecimy, słuchajcie, dobrze, mamy tutaj Wixę, Wixa to jest mój słów na Twitchu, bardzo fajnie widzieć tutaj swoje suby na Twitchu, bardzo fajnie się zabija. Znaczy, nie mogę się zabijać, nie, przepraszam, nie, to się wytnie, Bardzo fajnie się z nimi tutaj współpracuje, tutaj sojusz oczywiście, taki sojusz oczywiście, wiecie o co chodzi, nie, sojusz. Jajkami we mnie rzuca, co ty sobie wyobrażasz, jajkami będzie rzuca? Morsuje widzów, Kirox morsuje widzów. Ja myślę, że to jest prawda, że to wszystko się zgadza, że Kirox to jest jednak głupi śmieć, nie szanuje widzów, zmienił się YouTube, go zmienił, Twitch go najbardziej zmienił i on w ogóle się sprzedał strasznie. Ludzie, nie oglądajcie Kiroxa, bo to jest taki głupi śmieć, on w ogóle, czekajcie, on sprzedał swój ogon, ja nie wiem, on sprzedał swój ogon, ja tego nie czaję, on sprzedał swój ogon, to jest lecimy, Wixa nasz sub, dobra, mam nadzieję, że tutaj się nie obra... Dwa hity i tyle. Była łokieć, kołowrotek, kolanko zagłady i tyle, proszę bardzo. Tak się wykańcza przeciwnika. Nawet suby można wykańczyć swoje z Twitcha, który... No, pozdrawiam cię, Wixa, wybaczysz mi, wierzycie. Wierzycie, kochanie. Jezu, znowu mnie poniosło, przepraszam, naprawdę. Czasami mi ponosi i mówię jakieś głupie różne rzeczy, które... Które mi się nosu na język, tak? Przepraszam. No nie pisz w komentarzach już, że ej, przecież ty mówisz, że kochasz każdego, a tak naprawdę nikogo nie. Więc słuchajcie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy tak, iż jak ja wygram rękę, wtedy dobijemy 500 łapeczek, dobiliście ich 700 aż ponad, więc to było mega. Więc słuchajcie, robimy challenge, jeżeli wygram tą rękę, nie obiecuję nic nie obiecuję, to będzie naprawdę trudne. Ale pamiętajcie, to jest warunek i jeżeli wygram, możecie wbijać, teraz czekajcie, jak było 500, to możemy na przykład, nie wiem, 600, może 600 za to, no nie wiem, to słuchajcie, bardzo, bardzo ciemno, jak w dupie u dupka 221, a w dupie 2-2 gówno, 1 dupka 3-3-7.
Dobrze, jest naprawdę mega ciemno. Postarajmy się tutaj strzałami zrzucić. Może nam się uda. Może jest! Bardzo pięknie. Tak się niszczy przeciwników. Dobra, on w ogóle... Co oni tutaj robią? Czekajcie. O! I ostatni został! Dobra, uda nam się, czy uda nam się go zabić z łuku? Ja też, jak wy nic nie widzę, easy peasy, ja strzelam na ślepo, jak to się mówi, na dupka 2-2-1, coś tam. Ja wybiorę sobie cobblestone i w ogóle zamknę najlepiej już się, bo już mi, nie, bo mi to komentowanie jednak nie idzie, aczkolwiek, a nóż widelec, a nóż sztućce inne, z łyżeczka, co? Znowu mi odwala, przepraszam, nie, przepraszam, wybaczcie mi. Słuchajcie, jak pewnie zauważyliście, kamerka, jakość kamerki się zmieniła już od 3 odcinków w sumie, więc naprawdę, pisząc w komentarzach mi, że jest pięknie, jest ładnie, wspieracie mi, bo słuchajcie, bo ja generalnie nagrywając oczywiście wcześniej z kamerką, jakość nie była za dobra, kamerka była za dużo, mój ryj był jednak też bardzo brzydki, jak teraz jest, ale nie, to nie o tym tutaj mowa, chodzi mi o jakość kamerki, nie o jakość mojej twarzy, czy coś tam, czy to gówno, chodzi mi właśnie o jakość kamerki, naprawdę mega fajnie, jak piszecie, że coś tutaj się zmieniło, że jednak kurde jest ciemno teraz w tym momencie, Daniel, dlaczego nic nie widać i wygrałem, więc tak jak my się umówiliśmy, jak będzie 600 łapeczek, to naprawdę będzie mega fajnie, ale nie musicie tego robić, bo tak właśnie mówię, że tak trochę dziwnie z mojej strony, 600 łapeczek, bardzo miło, wygraliśmy rękę i widzimy się na kolejnej. A więc dobra, jesteśmy sobie na kolejnej ręce, oczywiście taka ręka, a można spróbować łucznika, zagramy sobie coś czymś odmiennym, zobaczycie jak tutaj właśnie ładnie można wygrać, jeżeli oczywiście, nie wiem czy zauważyliście, ale jeżeli ja nagrywam sam, to bardzo dużo mówię, czasami coś mi odwali, no to wiadomo, to zawsze odwala, więc to jest easy peasy, to w życiu codziennym, w życiu realnym też mi tak odwala, easy, to w koledzy w szkole mówią, że mam raka mózgu, bo jestem głupi, czy coś tam mówią jeszcze, a nie wiem, mówię na mnie, dobra, w ogóle czemu my się powiemy o moim życiu, ono jest głupie i gówno i Kirox dubek 221 łucznik! Klasa łucznik, lecimy! Proszę bardzo, tak się niszczy przeciwników, musicie brać ze mnie przykład, jeżeli będziecie brali, mówię tak, ale nie, naprawdę, bardzo fajnie, spróbujcie, ja to mówiłem tam w odcinku, że jak będziecie tak się klepać, tak fajnie, jak fajnie się klepać, to będzie bardzo fajnie, jest bardzo fajne uczucie, musicie spróbować sami na własnej skórze, ewentualnie na czymś innym, znaczy coś tam. I kolejnego zabiłem, tak swoją drogą, patrzcie na czat, patrzcie, Mister Kubany, to prawie jak Skubany, to prawie jak Kirox TV, zapraszam na jego kanał, w sumie z tego co ja się ogarnę, Kirox, nie, on się sprzedał w ogóle, powiem jeszcze, to bardzo się sprzedał, to jest takie, jego filmy są takie słabe teraz, naprawdę ostatnio to coraz gorsze je robi, patrzcie, no, ja nie wiem, to w ogóle, teraz co sobie wyobrażę, że on sobie kupi nowy komputer, że na ten moment ma 100 FPS-ów na shaderkach i przy nagrywaniu z kamerką wkłada, oczywiście, ja nie, wcale się nie chwali, chwalę, co, myślicie, że on jest dobry? Nie, on nie jest dobry, on się sprzedał, on się wszystko sprzedał, on sprzedał swoją cnotę ludzie za komputer, naprawdę, ja to słyszałem. Ja go znam z reala, to jest skurczybyk jeden, powiem wam, nie cebujcie go, nie dawajcie mu łapek. Nie, 600 łapek dla niego, nie, to odpada, to się nie, to nie idzie, to nie ma sensu, nie polecam, nie. Dobrze, jako iż mieliśmy klasę łucznik, to postarajmy się tutaj bardziej z łuku właśnie tutaj niszczyć ich wszystkich tutaj przeciwników, graczy serwera jasiemce.pl. Oczywiście, dlaczego tutaj jasz serwer i każdy temu pojawia, bo ludzie zadają ci pytanie, czemu nie grasz na Grabnisz, czemu nie grasz na Grabnisz, tylko grasz cały czas jasiemce, a ja odpowiem, że podpisałem tutaj kontrakt z szatanem, pakt tak zwany, nie wiem czy ogarniacie, że jeżeli ja nagram z Craft Gamesów, na przykład z Froto, z tym co nagrałem u niego na kanał z Craft Games, to wtedy ja dostałem po uszach od szatana i to bardzo mocno, bo to nie jest tak łatwe jak myślicie, no. Stałem po uszach, powiedział mi, że pójdę do garnka, że będę musiał wymyć nogi, ja mówię, nie, proszę pana, nie, ja nie mogę mieć nóg, a ona, nie, Daniel, nie, słuchaj, będziesz mył nogi, będziesz mył, a ja mówię, przepraszam, nie, już więcej się nie powtórzy i teraz już Craft Games, inne, MSG, etc., wszystkie odpadają, serio, przepraszam, naprawdę, to tak już jest. Tak już jest. Nie. Jeżeli macie podpisać pakt z szatanem, bo o byle youtubera na serio, nie, w sumie nie wiem, o byle jabłka na Skywarsach, to ja nie polecam, naprawdę, jest mega, mega słabo. Szatan to jest niedobry. Serce mi stanęło, przepraszam na chwilę, Boże, co to się stało? Czajcie, ja nie wiem, ja się boję czasami, bo... Ej, nie wiem, bo czasami mam tak, bo teraz dotknąłem sobie, tutaj sutki mam, tak? Czasem mam tak, że jak dotknę sobie sutki, to czasami właśnie jest tak, że czuję, że one są twarde i chyba mi teraz stoi sutek. Czekajcie, muszę sprawdzić.
Świąteczna mapka i lecimy, słuchajcie, ninja klasa, ninja 12 osób na mapce i będzie naprawdę mega fajnie, więc słuchajcie, generalnie tak jak mówię, ta rejka to jakoś taka słabo się udała, no prawie byliśmy blisko ku właśnie celu, czyli ku zabiciu naszych przeciwników tutaj na serwerze. Jasia pakt podpisała, muszę powiedzieć, co najmniej 3 razy nas, na, to, wiecie, tak, 3 razy co najmniej nas odcinku jasiemce.pl, więc serdecznie, dobra, tutaj nie polecam, w sensie nie polecam, nie że serwera, tylko nie polecam tego, jak on, tego paktu z szatanem, wiecie, o co chodzi. Weź już, Daniel, zamknij mordę najlepiej, bo już coś tu ci gwiazdożysz. I jest Snickersa, nie mam Snickersa pod ręką, niestety, wybaczcie mi, kocham was. No homo, ludzie, no homo, pamiętajcie, ta zasada, po nocach mi się śni, idę sobie teraz umyć brwi. What the fuck? What the fuck? Dobrze, więc powracając do gierki, jesteśmy sobie tutaj, mamy ładnie, o, nowe spodnie, mamy nowe spodnie tutaj, nowe spodnie, nie, wyprane w perwolu, nie. Ładnie trafiona perła. Dobra, chyba się tego nie spodziewa, że tutaj jesteśmy i bijamy się do niego, kurde, mamy bardzo słaby mieczek. On ma żelazny, jak uda nam się zabić, to będzie bardzo pięknie. Czy uda nam się? Oczywiście, że nam się udało. I proszę bardzo, w ogóle wyprzedziłem fakt, bo właśnie kiedy jego nie zabijałem, to już powiedziałem, że udało nam się. Wiecie, tak, ja w ogóle tu wyprzedzam przyszłość, to co będzie, nie, on ma diamenty. To tam siekierkę ma. Słaby jest, jak ja. Znaczy, jak ktoś tam dubek dodaje, nie wiem, kto to w ogóle jest, nie wiem, czy Boże, ale fajny łuk, patrzcie, nowy, nie używany. Chyba też wyprany w perwolu, jak te spodnie. A już nie są. Się popsuły w sensie. Więc już ten cały efekt. Perwolu, cały efekt. Coś tam się wszystko popsuło w ogóle. Dupamen! Po prawej stronie jest jeszcze dubek 221. No, podobne straszniki też związane z dupą, czy coś tam, czy półdubkiem 221. Coś tam! Lecimy. Dobra, mamy tutaj typeczka. Słuchajcie, postarajmy się tutaj zabić. Lecimy. Jest, uda się. Oczywiście, jeszcze się do mnie... Co? To jest moje szczęście. To jest szczęście, dupka 221. Pamiętajcie, to jest w ogóle. To jest. Nawet mnie wyśmiali na czacie. To jest przykre. A więc okej, ludzie, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że było fajnie, że było mega, że wygraliśmy chociaż jedną rękę. Oczywiście pod warunkiem, że będzie tam 600 łapeczek. Fajnie by było, żebyście dobili te 600 łapeczek. To jest naprawdę mega dużo według mnie, to jest mega dużo. Ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście tak jak mówię, łapeczka, komentarz, bla 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 bla. Słuchajcie, nie przedłużam, trzymajcie się i piąteczka dla was. Puuu!